Hej, witajcie ponownie. Zapraszam Was na kolejną część sukienek i kreacji sylwestrowych. Przechodzimy od razu do mierzenia. Jesteśmy w kolejnej sukience. Kolejna sukienka, słuchajcie, jest z firmy Frocken Frill Curves OL. Jest to sukienka w rozmiarze również 48, kosztowała 519 zł. Jest to bardzo fajna sukienka, słuchajcie. Ma tutaj wytłaczane przez całą długość takie kryształki, które bardzo ładnie odbijają światło. Ma rękawek z koronki. Tak wygląda z tyłu. Troszkę niestety widać bieliznę korygującą, ale w zależności od tego, jaką macie, no to może będzie widać, może nie. Tu na górze na przykład nie widać stanika, jest bardzo ładnie zrobiona. I teraz przez całą długość, zobaczcie, ona ma taki fason dopasowany, o, opinający. Natomiast tu trzeba uważać, bo niestety jest tak dopasowany, że podkreśla nam wszystkie kształty i wszystkie nasze okrągłości. Widzicie? Ona po prostu momentalnie tam, gdzie może, zaczyna się wcinać i zaczyna powodować właśnie takie niefajne jakby łamania. Ja mam bieliznę korygującą pod spodem, a mimo wszystko widać przez nią fałdki, a szkoda, bo zobaczcie, ona jest po prostu piękna. Jest bardzo elegancka, jest w kolorze takiego ciemnej butelkowej zieleni. Jest naprawdę rewelacyjna. Sukienka jest dobrze dopasowana, wkładamy ją tylko i wyłącznie przez głowę i ma jedno zapięcie na taki mały guziczek z tyłu. Jest wygodna w ruchach, aczkolwiek jak zrobimy tak, to o, żeby wtedy poprawić i ściągnąć ją w dół, co może być po części oznaką tego, że jest za mała, ale wcale niekoniecznie, bo obawiam się, że w większej nie wiem, czy bym nie utonęła, bo ona ogólnie jest po prostu dopasowana. Ale to też jest również taki model troszkę bardziej poważny na pewnie innego rodzaju imprezę niż te modele na przykład ze spódniczkami. Ale znowu, to zależy od naszego gustu, to zależy od tego, co nam się podoba. Tak więc ta sukienka mi się podoba, aczkolwiek ja bym jej sobie nie zachowała, dlatego że właśnie widać wszystkie fałdki, jakie na niej mamy. A ja pod spodem mam taki bardzo pancerny gorset, taki po prostu od góry do dołu, bo akurat taki miałam. To nie to, że się chciałam tutaj wyszczuplić, tak, bo mówię Wam, że noszę rozmiar 48, ale wychodzę z założenia, że na Sylwestra i w momencie, kiedy zakładamy już kreację tak naprawdę, a nie na co dzień, to możemy brać pod uwagę to, że będziemy chciały założyć bieliznę wyszczuplającą. I dlatego ja przymierzam te sukienki w bieliznie wyszczuplającej, żeby zobaczyć, czy ją będzie gdzieś widać, czy się będzie gdzieś odznaczać. Na przykład tutaj w moim gorsecie właśnie, o, w tym miejscu jest załamanie, bo tu mam pępek, więc automatycznie gorset mi się załamuje i sukienka również. I momentalnie widać ten pas. I to wcale nie wygląda zbyt korzystnie na mojej sylwetce. Aczkolwiek sama sukienka w sobie jest przepiękna i ten zielony kolor, słuchajcie, jest naprawdę boski. Zobaczcie. To jest po prostu piękny, piękny kolor. Jest niesamowita, aczkolwiek nie przebije tam tej pierwszej zielonej. Tamta pierwsza zielona z tymi takimi, wiecie, jakby podartymi rękawkami, to jest mistrzostwo świata. Jeszcze trzy. Jestem z powrotem, kolejna sukienka. Kolejna sukienka, ponownie mamy firmę Little Mistress Curvy. Sukienka, ponownie rozmiar 48 i tym razem kosztuje 439 zł. To jest znowu sukienka w zupełnie innym kroju. Ma tutaj górę z takiej siateczki, jak również rękawy. Tu mamy pewnego rodzaju zdobienie. Na dzień dobry od razu widać, że to jest na tyle nisko, że jest ryzyko, że będzie widoczny stanik. Szczególnie jeżeli my, osoby plus size, nosimy staniki, powiedzmy, dosyć dobrze zabudowane, no bo mamy duży biust. Więc momentalnie to niestety będzie u nas widać. Z tyłu również, jeśli będziemy miały większy stanik bądź bieliznę, będzie to widać. Sukienka ma z tyłu suwak przez plecki i guziczek. Tak ona wygląda. Ma dosyć ciekawy krój. To jest taki prosty, długi, taki sukienka ma tutaj tulipanową, zobaczcie, ona się tak tutaj otwiera, ale
widać za dużo. Jest bardzo elastyczna. Słuchajcie, tu jest tyle elastyczności, szczególnie w części spódnicy. Możemy tu naprawdę bardzo dużo rzeczy robić. Tutaj mam też swobodę ruchów. Natomiast tu, gdzie jest pas, nie ma za dużo miejsca. To znaczy jeszcze troszeczkę mam, ale ona na tyle dobrze przylega, że jest ok. Ja osobiście bym sobie jej nie zachowała, bo mi się po prostu ona nie podoba. Nie podoba mi się ta zielona, Boże, zielona, niebieska siateczka tutaj do mojej bladej skóry i do skóry, która ma takie niebieskie i różowe podtony, wyglądam troszeczkę fajnie, mi się to nie podoba. Aczkolwiek dla osób o innej karnacji, o innym kolorze skóry, innych włosach, ta sukienka mogłaby być w porządku. I nawet, słuchajcie, długość ma też niezłą. Jeszcze wrócę do tej długości, zobaczcie. Ta długość, myślę, że jest spoko. Widzicie, tak ta sukienka wygląda. Tak jak mówię, materiał jest bardzo elastyczny. Naprawdę tu mamy mnóstwo, mnóstwo miejsca, żeby nam się zmieściła nasza bioderka. Tu spokojnie nie ma obawy, że coś nam wyjdzie bokiem, bo ta wierzchnia, spodnia warstwa jest dosyć wysoko zabudowana. Ale fajny jest ten detal, muszę przyznać. Natomiast ona ma taki jakby podton fioletowy, ta sukienka. I trochę to mi się nie bardzo podoba. Niestety do mnie to nie wygląda dobrze. Byłam ciekawa po prostu innego fasonu, innego modelu. Tak więc wzięłam ten model, żeby Wam go pokazać. Myślę, że po prostu na innych osobach wyglądałby lepiej. Ja wyglądam, nie wiem, nie czuję się w tym dobrze. Nie podobam się sobie w tym. Po prostu jakoś tak nie. To co? Następna sukienka. Następna sukienka, już przedostatnia, to jest znowu firma Swing Curve, sukienka w rozmiarze 48 i kosztowała, słuchajcie, 549 zł. Tak więc uważam, że jak na tą sukienkę, bardzo, bardzo drogo, dlatego że to jest taka, mam wrażenie, zwykła sukienka. Na górze jest tutaj w pełni zabudowana koronka z takimi drobnymi kamyczkami. Rękaw jest również koronkowy. Tył jest zapinany na suwak do samej góry. I zobaczcie, to jest zwykła, prosta, czarna sukienka. Więc uważam, że jak na taką prostą, czarną sukienkę, 500, ile mówiłam, 49 zł, to jest za dużo. To jest za dużo, sukienka nie kręci się. Przyznam, że nie robi na mnie w ogóle żadnego wrażenia. Czarne sukienki mogą być ładne, małe czarne na pewno, ale ta sukienka jest taka smutna, jakby w ogóle nie robi wrażenia tak naprawdę. I wydaje mi się, że no po prostu nie jest warta w ogóle tych pieniędzy. 48 dobrze na mnie leży, z tyłu nie widać tej mojej bielizny korygującej. Jest zwykła, prosta sukienka. No nie wiem. Co sądzicie? No dla mnie ona w ogóle nie robi wrażenia. Uważam, że wcale nie jest ładna. Tu jakby na tym złączeniu też w ogóle nic nie ma. Tak po prostu to się łączy. Tu mamy jedną warstwę takiego czarnego, przezroczystego tiulu. No i pod spodem czarna, satynowa taka podszewka jakby. Długość jest mniej więcej taka, więc też... Ta długość mi się z Adele kojarzy. Mam wrażenie, że ona takie czarne właśnie na tą długość nosi, ale ona jest z kolei wyższa. Im dłużej się sobie przyglądam w tej sukience, tym mniej się sobie podobam. Natomiast wydaje mi się, że ona może się spodobać niektórym osobom, jeżeli na przykład lubią czarne, proste kroje. Nie kojarzy mi się ona jakoś z sukienką sylwestrową, sukienką do radosnej zabawy. To może być tylko moje takie przeświadczenie, wiecie, to może być tylko moje odczucie. Komuś się ta sukienka może jak najbardziej spodobać i założy super kolorowe dodatki, będzie się świetnie w niej bawił. Natomiast ja Wam tylko po prostu mówię, jakie ja mam odczucie. I uważam, że gdyby ta sukienka kosztowała na przykład około 300 zł, to może bym patrzyła też na nią przychylniejszym okiem. Ale prawie 550 zł to jest moim zdaniem stanowczo za dużo jak na taką prostą sukienkę. Została jeszcze jedna sukienka, zaraz do Was wracam.
Ostatnia sukienka na dzisiaj to jest sukienka ponownie Little Mistress Curvy i kosztuje 439 zł. Bardzo fajna sukienka, natomiast jest z tych wszystkich też najwęższa. Podobnie tak jak ta z Doroty Perkins, po prostu bardzo opina mi biodra. Jest, no nie wiem, tak jakby pół rozmiaru za mała, bo obawiam się, że w tym większym byłoby mi niezbyt dobrze. Natomiast tak, tu ma taką białą siateczkę, która mi się nie do końca podoba i powoduje, widzicie, że widać tu stanik. Tak więc znowu, ja mam taki dosyć zabudowany stanik, no bo mam jednak trochę biustu i to powoduje, że ten stanik jest widoczny, więc nie jestem pewna, czy... No trzeba by znaleźć taki stanik, który powiedzmy się kończy tutaj, tak, żeby nie było go widać. Jest ładnie tutaj wykończona, zobaczcie. Jest na suwak z tyłu. Nie widać w ogóle mojej bielizny obciskującej. To nie jest część bielizny. Ten stanik to jest mój zwykły stanik. Ma taki rękawek też, tak jak większość tych sukienek. I jest bardzo, bardzo dopasowana. Tu przylega do ciała bardzo, bardzo mocno. Mogę w niej usiąść, bo się naddaje, ale czuję się bardzo sztywno w niej. Czuję się bardzo tak zamknięta. Jest bardzo elegancka. To też pewnie nie na każdego typu imprezę się nada. Ale jest ogólnie, słuchajcie, bardzo ładna. Ładnie leży. Ładnie okala kształty. Zobaczcie, tak sukienka wygląda. Natomiast tu zobaczcie, no wszystko widać, po prostu momentalnie stanik widać, więc no nie wiem, nie wiem. Tak ona wygląda. Też jedna z najsłabszych, szczerze mówiąc. Może gdyby była w większym rozmiarze. Sukienka robi na mnie takie jedno ze słabszych wrażeń, szczerze mówiąc, w porównaniu z tymi wszystkimi. No cena ma troszeczkę niższą niż ta poprzednia czarna, czyli te 439 zł. Więc jeszcze jak cię mogę. Jest bardzo elegancka, jest bardzo ładna, ale prawdopodobnie musiałabym wziąć rozmiar większy. Za bardzo mi opina biodra, nie czuję się z tym komfortowo, bo po prostu źle się w tym czuję. Natomiast no, też wymaga bielizny obciskowej pod spodem, bo jednak wszystko dokładnie widać. Oczywiście każdy się ubiera tak jak chce i nie każdy będzie chciał zakładać bielizny i nie przeszkadzają mu na przykład fałdki, które będą widoczne pod sukienką i to też jest w porządku. To jakby po to przymierzam te sukienki, żebyście mogły też zobaczyć i ocenić. Wybrałam różne fasony, wybrałam różne firmy, różny zasięg cenowy, tak żebyście mogły zobaczyć, co jest w tej chwili na rynku, jak to się prezentuje. Jak widać, większość 48 pasuje na mnie jako na 48. Moje bioderka czasami są w rozmiarze 50, więc w przypadku tej czy tej z Doroty Perkins, z tej czerwonej, jednak chyba 50 bym musiała wybrać, ale z kolei nie wiem, jakby góra wtedy leżała. Może góra byłaby za duża. Więc no, plus jest taki na Zalando, że można zwrócić, wymienić, to się wszystko dzieje za darmo i nawet powiem Wam, że są bardzo szybcy. Dlatego, że ja przygotowując się do tego filmu, zamówiłam dwie sukienki na próbę, żeby zobaczyć, czy w ogóle 48 powinnam zamawiać. Więc jednego dnia zamówiłam, drugiego dnia dostałam maila o wysyłce, następnego dnia już pudełko miałam u siebie z ciuchami. Są bardzo sprawni i ja z Zalando jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o szybkość wysyłki. I nie, nie jestem sponsorowana, jestem za małym youtuberem, żeby być sponsorowana. Ja to robię za własne pieniądze, mrożę własną gotówkę. Chcę Wam to pokazać i odsyłam, więc ja tą gotówkę dostanę z powrotem. Ja z tego sobie nic nie zachowuję, bo też nie mam takiej potrzeby. Akurat w tym roku na Sylwestra jeszcze nie mamy planów, więc tak naprawdę nie wiem, czy któraś z tych sukienek mi się przyda, ale przynajmniej już wiem, jak one na mnie leżą, bo miałam okazję przymierzyć 10 sukienek i teraz sobie spokojnie będę mogła myśleć o tym, czy któraś z tych sukienek będzie mi potrzebna. Tak więc ja się przebieram i wracam do Was z podsumowaniem. Słuchajcie, przebierając się jeszcze przypomniałam sobie o jednej rzeczy, którą ja mam u siebie w szafie, więc to jest moja rzecz, którą mam na własność, którą kupiłam w lipcu, jakoś tak chyba w lipcu, na targach mody plus size. I jest to kombinezon.
chciałam Wam go pokazać, żebyście zobaczyły, że dziewczynki plus size też mogą kombinezon założyć. Zobaczcie. Tak wygląda kombinezon. Zobaczcie. Tak się prezentuje kombinezon i ja nie mam na sobie bielizny korygującej, dlatego że jak najszybciej ją zdjęłam. Tak naprawdę zdjęłam ją od razu i poszłam się ubrać do podsumowania i przypomniałam sobie o tym kombinezonie, więc go po prostu założyłam. Słuchajcie, zobaczcie, no ten kombinezon jest rewelacyjny. Ja go uwielbiam, kupiłam go, tak jak mówię, wiosną i parę razy już go miałam na sobie. Ma bardzo dobrą długość, dlatego że on, i zobaczcie, i do obcasów wygląda ok, ale spokojnie do płaskich butów też by mógł być i ja w płaskich butach już w nich też byłam. Plus jest taki, że jest to polska marka, tak więc jeżeli macie ochotę na kombinezon na Sylwestra, to również Wam ich podlinkuję. Nie, znowuż nie jestem sponsorowana przez nich, po prostu uważam, że jest to świetny kombinezon, który mi jako osobie nie dość, że niskiej, to jeszcze szerokiej, bardzo dobrze się sprawdza. Naprawdę jest świetny ten kombinezon, tak więc gorąco Wam go polecam i chyba w nim zostanę już w takim razie do podsumowania, skoro się już w niego ubrałam. Dziewczyny, podsumowując, większość sukienek wyglądała całkiem w porządku na mnie. Jak na osobę niską, która ma 1,60 m wzrostu oraz nosi rozmiar 48, większość z tych sukienek wyglądała w porządku. Duża część sukienek naprawdę fajnie na mnie wyglądała, w zależności od okazji, od jakby rangi imprezy, na którą się wybieramy. Myślę, że można spokojnie wybrać coś z tego, co jest dostępne na ofercie Zalando. Ja jestem po prostu zakochana w tej zielonej sukience z dekoltem, z takimi jakby obciętymi rękawami, no po prostu zapiera mi dech w piersiach, po prostu ta sukienka jest naprawdę piękna. Niestety nie mam żadnej wymówki, żeby ją sobie kupić po prostu, no bo też 600 zł to jest naprawdę bardzo duży wydatek. A ja nie mam takich okazji, gdzie mogłabym tą sukienkę zakładać, tak więc po prostu no nijak się to nie składa. Ale naprawdę jest przepiękna ta sukienka, to jest mój hit tego zamówienia. No i te sukienki z tym tiulem i z tym kołem, byłam w szoku, gdyby były trochę krótsze, naprawdę bym fajnie w nich wyglądała. Ja się nie spodziewałam, jako osoba niska z bioderkiem, że tego typu krój będzie na mnie dobry. A okazało się, że naprawdę całkiem fajnie wygląda i jestem wręcz zaskoczona. Jeżeli macie obawy przed tego typu sukienkami, to zachęcam Was, zamówcie sobie z Zalando, przymierzcie, zobaczcie, bo ona naprawdę fajnie wygląda na naszych ciałkach. Kilka z tych sukienek to tak naprawdę trochę takie hit and miss. Ta taka niebieska z tym takim kołnierzykiem w kryształki, z taką siateczką, ona wpada w trochę taki fioletowy odcień i przy zderzeniu z moją karnacją wygląda fatalnie wręcz. No i te dwie ostatnie, ta czarna taka tak naprawdę za 550 zł, nie wywołująca w ogóle wrażenia wow. I ta ostatnia, która niestety okazała się przyciasna tak naprawdę, przymała, krępująca ruchy i też niefajna, tak więc byłam trochę tymi zawiedziona. No i troszkę szkoda tej sukienki z Doroty Perkins, bo ona ma taki krój przylegający do ciała i wydawało mi się, że mimo wszystko rozmiar 48 będzie na mnie dobry, ale najwidoczniej w tego typu krojach, kiedy jednak ona nam otula bioderka, to musimy się zastanowić, czy nie potrzebujemy wziąć jednak rozmiaru większego, biorąc pod uwagę właśnie rozmiar naszych bioder. Tak więc mam obawę, że jeśli wzięłabym rozmiar większy, to z kolei tutaj byłaby za duża. Jeśli bym się na nią decydowała, to pewnie wzięłabym rozmiar większy, żeby chociaż porównać i zobaczyć, jak ona na mnie leży. Oczywiście tych sukienek jest tam o niebo więcej, natomiast ja wybierałam takie sukienki, które będą ewidentnie na Sylwestra, czyli będą troszeczkę bardziej udekorowane, tak? Czyli będą miały na przykład koronkę, będą miały tiul, będą miały jakieś kryształki, czy perełki, czy cokolwiek takiego. Na Zalando jest mnóstwo sukienek zwykłych, prostych, tak zwanych casualowych, więc jeśli potrzebujecie takiej, to też możecie tam szukać. Ja chciałam Wam pokazać po prostu sylwestrowe kreacje tak naprawdę. No i ten bonus ode mnie, czyli to, co ja mam w swojej szafie, na co wydałam pieniądze i co szczerze i gorąco Wam polecam, to jest właśnie ten kombinezon, który mam na sobie. Jak widzicie, on koniecznie potrzebuje tutaj jakieś ozdobienie na szyję, ja go już teraz po prostu nie zakładałam do tego filmu,
ale jak najbardziej Wam polecam, żeby tutaj właśnie coś sobie założyć, żeby tą szyję też ładnie ozdobić po prostu. I cóż mogę Wam więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli macie dla mnie jakieś wskazówki, w jaki sposób coś pokazać, w jaki sposób, czego Wam jeszcze zabrakło, jakiego typu informacji, to dajcie mi proszę znać. Ja się uczę, tak naprawdę to jest drugi film ciuchowy, jaki nagrywam, więc mam nadzieję, że jakby z każdym filmem będzie lepiej. Wszystkie linki do wszystkich produktów zostawiam Wam na dole, żebyście mogły też obejrzeć tą sukienkę, przeczytać komentarze innych osób, abyście mogły też zobaczyć zdjęcia na modelce, jak one wyglądają, bo może coś ja niedokładnie pokazałam. Tak więc odsyłam Was po prostu do strony, na której będziecie mogły znaleźć więcej informacji. To wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik był pomocny. Dajcie mi znać, czekam na Wasze komentarze niecierpliwie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.